Siedzimy z Niemem niedługo po premierze oficjalnej debiutanckiej płyty Eń. I na początek chciałem spytać, jak długo trwały prace nad tą płytą, bo ci, którzy śledzili twoją twórczość wcześniej, mogli na przykład Żyć wiecznie słyszeć jeszcze przed Młodymi Wilkami, prawda? Też wiadomo, że masz takie mocno perfekcjonistyczne podejście do całości. Jak długo kompilowałeś tą płytę o także krótkim tytule? Z pewnością Żyć wiecznie jest jednym z pierwszych numerów, które w ogóle powstały na tą płytę. To był rok bodajże 2011, natomiast bodźcem w ogóle samej chęci zrobienia kompleksowo albumu był mój featuring u Rahima, gdzie pojawiłem się po raz pierwszy oficjalnie również jako MC. To był jakby poprzedzone, to było latami produkcji i same teksty, powiedzmy, wcześniej jakby nie były gdzieś tam jakoś specjalnie mocno przeze mnie wprowadzane do moich numerów. Później był to jednak taki bodziec, gdzie postanowiłem to wszystko połączyć i spróbować jakby zrobić zupełnie sam kilka numerów. Pierwszym z nich właściwie był Żyć wiecznie. No i tak, no patrząc jakby wstecz i licząc te lata, to właściwie myślę, że 3 lata tworzenia takiego albumu były, aczkolwiek no to jest też tak, że robiąc płytę zupełnie samemu, potrzeba jednak czasu, bo nie można kilku rzeczy zrobić jednocześnie, więc musiałem też nauczyć się w ogóle właściwie robienia czegoś od początku, od A do Z, samodzielnie. Myślę, że teraz bogatszy o tą wiedzę jestem w stanie zrobić to na pewno szybciej. Aczkolwiek no 3 lata jakby był to ten czas, kiedy Eń powstawała intensywnie. To mówisz, że zaczęło się od żyć wiecznie tak naprawdę, ale jednak postanowiłeś tym numerem promować płytę jeszcze raz jako głównym singlem, tak? Tak. Z czego tak, to wynikało? Tak. No wynika to z tego, że wydaje mi się, że to mimo upływu czasu jest nadal dosyć mocny numer i jakby jest to pewne zrządzenie, powiedzmy jakiś zbieg okoliczności gdzieś tam, powiedzmy w jakimś stopniu oczywiście, bo podchodzę z podobnym zaangażowaniem do każdego z numerów, ale jednak gdzieś tam mają większą siłę przebicia, drugie mniejszą. Myślę, że Żyć wiecznie był takim numerem, na który spokojnie mogłem postawić, powiedzmy postawić na niego jako na main single z płyty Eń. A z czego wynika to, że ta płyta wyszła akurat nakładem prosto? No wynika to jakby z poszukiwań też, między innymi szukałem wydawcy, który byłby w stanie zapewnić mi to, czego potrzebuje moja muzyka, bo o ile sam zacząłem po prostu jakby zajmować się kompleksowo, muzycznie wszystkim, no to jednak brakowało mi gdzieś tam takiego zaplecza stricte marketingowego, które oczywiście jest potrzebne, jeżeli decyduje się na sprzedaż muzyki i sprzedaż płyt. Działałem wcześniej z ludźmi również jakby życzliwymi i też profesjonalistami od teledysków i wizualnych sytuacji, i jakby od początku też staram się być swoim własnym menedżerem i gdzieś tam trzymać rękę na pulsie, starać się przepychać te materiały, które produkuję. Natomiast prosto, jak wiemy, jest w czołówce wydawców. Nie zastanawiałem się jakoś długo nad tym, czy mam właściwie wydać u nich. Miałem kilka propozycji z różnych jakby stron, powiedzmy też z takich stron typu major. Aczkolwiek tutaj jednak ta płyta jest mocno zakotwiczona w hip-hopie i postawiłem na hip-hopową współpracę, jeśli chodzi o wydawnictwo. No właśnie, mówisz, że płyta jest mocno zakorzeniona w hip-hopie, ale zarazem też takim jednym z pierwszych słów, które przychodzą do głowy, jak się opisuje twoją twórczość, jest eklektyzm. I to taka właśnie mieszanie totalnie różnych inspiracji poza jakimikolwiek szufladkami. Powiedz, jakie są właśnie te główne inspiracje dla ciebie jako twórcy, jakby pomijając gatunkowe podziały. Znaczy tych inspiracji jest za dużo, myślę, żeby
je wymienić i się nie pogubić w tym. Ale od początku byłem bardzo, jakby bazowałem od początku na hip-hopie, takim nawet często stricte hip-hopowej formie, typu True School czy Boom Bap na przykład. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że jakby drążenie tego samego koryta przynosi, daje rozwój artyście i wydaje mi się, że to też wynikało z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, żeby się sprawdzić na przykład w niektórych gatunkach, żeby coś wpleść, żeby coś urozmaicić, wnieść coś świeżego, bo jak wiadomo jest mnóstwo premier cały czas i wydawało mi się, że też jakby robiąc to zupełnie na swój sposób, gdzieś tam łącząc te gatunki, które mi się podobają, powiedzmy, nie bacząc gdzieś tam na preferencje ogólne, że będzie to pewnym rozmaiceniem gdzieś tam sceny też w jakimś sensie, no i pozwoli ucharakterystycznić, nie wiem, czy jest takie słowo, ucharakterystycznić moją obecność, powiedzmy, na scenie muzycznej polskiej. Też właśnie z uwagi na tą mieszankę gatunków i klimatów, jestem też ciekaw, jaki odbiór do ciebie dociera spoza środowisk rapowych, bo też twoja twórczość ma to do siebie, że właśnie ma spory potencjał pod kątem właśnie jakichś kręgów alternatywnych, czy takich niepowiązanych dokładnie z rapem, tylko bardziej właśnie mieszanką różnych form. I czy jest tutaj właśnie, czy dotarło też w tamte kręgi ta płyta, czy jest jakiś odzew? To znaczy, jest, spotykam się z opiniami ludzi, którzy w ogóle nie mają styczności z rapem i dla nich ta płyta jest w ogóle czymś, czego mogą posłuchać sobie. Aczkolwiek ja nie widzę jakichś takich silnych bardzo naleciałości gatunkowych spoza, bo jednak zawsze jest ten tekst rymowany, jest jakby beat, który ma cechy rapowe, więc... Podejrzewam, że jest to jakaś, nie wiem z czego to wynika, jakby też nie ma, nie jest tak, że przekonałem się tak mocno jeszcze o odbiorze tej płyty. Myślę, że będzie to za sprawą gdzieś tam koncertów, pewnie bardziej w zasięgu, żeby mieć tą konfrontację jakby z fanem. Wiadomo, jest Facebook i są różne jakby media, natomiast taki jakby kontakt z odbiorcą i jego opinia, no gdzieś tam fajnie jak się pojawia w takim bezpośrednim kontakcie i wtedy można wybadać jakby te aspekty. Obecnie wydaje mi się, że tak czy siak właśnie wydając wprosto, jednak trafiam do dużej ilości odbiorców zakotwiczonych właśnie w hip-hopie. Zobacz, jakby czas pokaże. Już przechodząc trochę do stricte hip-hopowych klimatów, jakie są twoje wrażenia, tak już trochę czasu od tego minęło, wrażenia z tego konkursu wutangowego i spotkania z Rezą? Znaczy to są bardzo miłe wspomnienia. W sensie, znaczy we mnie cały czas jest żywa jest ta satysfakcja, że jednak udało się coś osiągnąć na szczeblu międzynarodowym. Jest to w pewnym sensie nobilitacja dla mnie. Zwłaszcza, że Ryza jest jednym z artystów, których jakby podziwiałem od bardzo dawna. No i nie ma co się oszukiwać, jakby on kształtował myśl hip-hopową od bardzo dawna i to dosyć silnie, powiedzmy na spółkę swojego czasu, na spółkę z doktorem Dre, czy z DJ-em Maxem z Cypressów, czy z DJ-em Premierem na przykład. Teraz Ryza jest jakby na zupełnie innym etapie swojej działalności, bo zajmuje się też jakby w kinematografią, powiedzmy, i no jest to już zgoła jakby inny, powiedzmy, inny artysta też w jakimś sensie. Aczkolwiek no cały czas jakby mam w głowie Enter Wu-Tangów, czy Wu-Tang Forever, czy jego jakieś tam solowe płyty, no i napawa mnie to jakby radością,
że jestem, że mogłem być doceniony przez taką ikonę. No a też jeden z elementów, które powiedzmy wyróżniają twoją płytę na polskiej scenie, jest też ta mieszanka języków, prawda? Mało osób się gdzieś tam decydowało na mieszanie polskiego z angielskim, różnie to wyglądało w przeszłości. A powiedz, skąd u ciebie pomysł, żeby... Też nawet nie chodzi mi nawet stricte o te numery anglojęzyczne, tylko te mieszające właśnie, to jakby przeplatanie języków. Znaczy język angielski jest dla mnie bardzo, bardzo fajny, jeśli chodzi o formę. Te słowa są dźwięczne i myślę, że pod kątem jakby flow można skuteczniej wykorzystać głos, posługując się tym językiem, aczkolwiek polski też ma swoje zalety i większość płyty jest po polsku. Jeśli chodzi o te połączenia takie nietypowe, że jest trochę angielskiego, trochę polskiego, to myślę, że było to podyktowane raczej jakimś takim spontanicznym zrywem. Nie było to jakoś bardzo planowane. Ta płyta jest w dużej mierze efektem eksperymentu z tworzeniem własnego krążka, więc starałem się też zrobić różne rzeczy, które być może w efekcie gdzieś tam skrystalizują mój styl, tudzież następne projekty, że być może następny, chociaż jakby nie przesądzam, ale być może będzie tak, że następny projekt będzie bardziej sfokusowany, mniej eklektyczny, bardziej osadzony w jakiejś konkretnej formie i w konkretnym gatunku. Tutaj też trochę się kierowałeś, tak jak wiele osób mówi, że debiut powinien pokazywać pełen przekrój umiejętności i klimatów, tak, w których raper powinien się odnaleźć. Tak, to jest właśnie, jakby to jest meritum mojej płyty właściwie, że starałem się zrobić dużo różnych rzeczy, które mi się podobają, w których chętnie bym się sprawdził. I jakby w tym momencie mam już poniekąd jakąś wizję tego, co mogę robić dalej. Oczywiście pewne rodzaje jakby moich odsłon gdzieś tam artystycznych w moim przekonaniu okazały się bardziej skuteczne, niektóre mniej. W niektórych się czuję po prostu swobodniej, w niektórych mniej. No i teraz będzie łatwiej mi jakby podjąć jakąś drogę na następne płyty. No odnośnie artystycznych rzeczy, to też zostało zapowiedziane parę dni temu, że pojawisz się na reedycji poetów White House'ów. I jak do tego doszło, że zostałeś właśnie jako jedna z tych paru osób zaproszony na to rozszerzone wydanie płyty, gdzie jeżeli ktoś nie wie, raperzy przedstawiają swoje interpretacje klasycznych utworów z polskiej poezji. Tak, tak. Dla mnie w ogóle było bardzo fajnie usłyszeć ze strony Magiery, bo to on jakby jako pierwszy odezwał się do mnie. Fajnie było usłyszeć, że podoba im się to, co robię, że stwierdzili, że mogę podołać jakby tej koncepcji, ponieważ z doświadczenia już wiem, że nie jest ona łatwa na pewno. Te wiersze polskich poetów oczywiście były jakby pisane w zgoła innym celu, więc jakby tutaj przeniesienie tego na realia bitu i melodeklamacji, no jest to jakieś wyzwanie, którego się podjąłem i ostatecznie jestem zadowolony z tego, jak wyszło. Myślę, że chłopaki z White House też. No i dla mnie jest to naprawdę w pewnym sensie zaszczyt, ponieważ też śledziłem właściwie od wczesnych nagrań, czy Magierę, czy właśnie Laskę i Magierę jako White House. Właściwie od jakichś nagrań z Tymonem pierwszych, właściwie nie wiem czy pierwszych, ale od Szelmy. I też kodeksy jakby nie są mi obce i zawsze uważałem ich za prężny, powiedzmy, trzon polskiej produkcji. Bardzo fajnie jest znaleźć się na takiej płycie, szczególnie, że towarzystwo również jest zacne, jest dużo raperów, którzy są naprawdę profesjonalnie jakby przygotowani do, profesjonalnie podchodzą do tematu i też bardzo fajnie brzmią na tej płycie. Słuchałem jej, jako że jest to reedycja, no to już mogłem jakby wcześniej zapoznać się z materiałem.
Fajnie, że się tam znajdę po prostu. Jakby myślę też, że to jest jakiś zaczątek czegoś, co moglibyśmy zrobić jeszcze, tak? Czyli jakiegoś numeru zupełnie autorskiego. Ale było to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Wzięcie na warsztat wiersza i zarapowanie go do bitu Laski. No, myślę, że wyszło całkiem w porządku. A długo się zastanawiałeś, głowiłeś nad tym, który wiersz wziąć na warsztat? Tak. Tak, no jest mnóstwo właściwie takich dzieł, które nie są, powiedzmy, obciążone prawami autorskimi i można je wykorzystać, więc paleta była dosyć szeroka. Z tego, co słyszałem i widziałem pośród tracklisty poetów, no to rzeczywiście osoby, które tam się znalazły, raperzy, powybierali już takie perełki i bardzo fajnie to wyszło. Ja musiałem teraz znaleźć coś, co po prostu jak wklei się w ten album. Wybrałem wiersz Marii Konopnickiej Braciom Pieśniarzom. I jakby wydawało mi się też, jakby wybierałem to pod kątem jakby bardziej pod kątem tego, żeby ten tekst mieścił się w bicie, bo często te wiersze są pisane tak bardzo nieregularnie i trudno jest je zamknąć jakby w takcie, więc musiałem znaleźć coś, co po prostu... Żeby się jakiegoś wybitnego bitowca znalazło, tak? Na przykład, można było to ugryźć offbitowo, owszem, aczkolwiek no nie często jakby zajmuję się rapowaniem offbitowym, więc uważałem, że dodam sobie tylko tym jakby pracy dużo więcej, a chciałem zrobić to dobrze, więc skupić się na czymś, co mógłbym jakby z łatwością gdzieś tam wykonać. I tak nie było jakoś bardzo łatwo, bo tak jak wspominałem, jest to dosyć karkołomna konwencja. Aczkolwiek udało się. No i jakby te wiersze, nie dość, że trzeba było szukać pod kątem tego, żeby one mieściły się w tej muzyce, to jeszcze dodatkowo, żeby gdzieś tam ta merytoryczna warstwa wiązała się z moimi przekonaniami, tudzież inspirowała mnie. I dlatego padł wybór na Braciom Pieśniarzom Marii Konopnickiej, o czym przekonacie się już 21 października. Będzie premiera Poetów. Polecam. Dobra płyta. Dobra, no to w takim razie dzięki za wywiad. Obczajajcie Popkillera. Cały czas świeże wiadomości, nie tylko z Polski, ale ze świata. Trzeba być na bieżąco. Niemy przez Eń, Mateusz, Natalii, Ematej. Big up. No, dzięki.